Proszę Państwa, naszymi gośćmi są dzisiaj pani Maggie Hayes Dobry wieczór Państwu. oraz Amanda Strait. Dobry wieczór. Pani Maggie jest menedżerem, zajmuje się wyszukiwaniem talentów, modeli. Amanda jest modelką tak. z najwyższej półki i o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Ale najpierw pytanie do Maggie. Pani Maggie, jak znajduje się talenty? Well. Jest bardzo dużo sposobów na znajdywanie tak pięknych talentów jak Amanda, prawda? Ja uważam, że Polki są wszystkie piękne. To w mojej personalnej opinii, ale mój trik zawodowy jest, że nie ma na to reguły, po prostu znajduje się je wszędzie. Ja już mam tak wytresowane oko, ponieważ z tego żyję, jest to jak gdyby mój chleb powszedni, że ja spotykam i wynajduję dziewczyny piękne na każdym kroku, a przede wszystkim takie, które padną mi w oko, jak to się mówi przysłowiowo, i będą mogły pracować lub mają predyspozycje do pracy w tym zawodzie. Czy może pani zaczepić jakąś ładną dziewczynę na ulicy i powiedzieć, pani, ty możesz być modelką? Dokładnie i tak robię bardzo często. Daję swoją kartę i nie, oczywiście nie robię żadnego harassment w stosunku do nich, tylko daję swoją kartę i uważam, że zgłoś się do mnie, jeśli pomyślisz, czy byś chciała pracować jako modelka w sposób bardzo delikatny. I jakie są reakcje? Reakcje są różne. Czasami ludzie dziękują, czasami ludzie mówią, że to nie jest dla nich, ale czasami zdarza się, że... A niedowierzanie? Z powrotem. A niedowierzanie jest, really? It happened to me? Także tak to wygląda. Ale wspomniała pani, że nie jest to łatwy zawód. Jest to bardzo ciężki zawód i tak jak powiedziałam, nie jest to jedyna droga na znajdywaniu pięknych modelek, ale tak zazwyczaj bywa, że dziewczyny Polki piękne znajduje się w miejscach najmniej niespotykanych. Akurat z Amandą było inaczej, bo znalazłam ją na konkursie piękności, gdzie przez przypadek też padła w moje oko i z wielu pięknych dziewczyn, bo wiadomo, był to konkurs piękności, akurat ona została się w moje ręce w Polsce. Amanda, zostałaś wicemistrz Polski nastolatek. Zwykle uczestniczki tego rodzaju konkursów nie trafiają do modelingu. Jak to się stało, że ty trafiłaś akurat do tego zawodu? Oczywiście wszystko muszę zawdzięczać mojej kochanej mami menadżer. Pani Maggie Hayes, która swoim świetnym okiem wypatrzyła mnie spośród wielu, wielu dziewczyn na castingu w Warszawie. I tak naprawdę dzięki niej wszystko zawdzięczam. Amando, po przyjeździe do Nowego Jorku pracowałaś dla najbardziej prestiżowych marek, tych, o których marzą kobiety. Możesz wymienić ich nazwy? Tak, dokładnie. Jedną z takich większych moich prac, jeśli chodzi o designerów, był Calvin Klein, Victoria's Secret, Klein Field. Ten akurat designer jest, jeśli chodzi o suknie ślubne. Pośród nich była kampania do Lee Jeans, MAC Cosmetics, Avon. Oczywiście jeszcze mogę dodać zdjęcia do Shape Magazine, w którym miałam zdjęcia mniejszym z Pradą, Chanel. Były jakieś zaskoczenia? Tym, jak wygląda ten zawód? Oczywiście tak. To inaczej. Tak, dokładnie, bo to inaczej wygląda w telewizji, inaczej to wygląda, gdy człowiek ogląda sobie magazyn i mówi, to jest tak łatwo, piękne są te dziewczyny, a tak naprawdę to się składa z bardzo ciężkiej pracy i to nie tak łatwo wygląda. Czujesz się takim wieszakiem, który musi wybiec i akurat pokazać właśnie coś? Nie czuję się, bo nie czuję się wieszakiem. Nie wyglądam jak wieszak i nie jestem. Bez wątpienia. Nie? Znaczy nie jestem typem urody, nie jestem typem urody, jeśli chodzi o modelkę, która może być tak zwanym wieszakiem. A powiedz mi w takim razie, co właśnie twoja rodzina myśli na ten temat? Bo pochodzisz z Płocka, to nie jest największe miasto w Polsce, dosyć chyba konserwatywne. Co twoi najbliżsi na ten temat myślą? Co myśli twoje otoczenie? Na pewno moja rodzina jest w pewien sposób zadowolona z tego wszystkiego, bo widzą bardzo wielką szansę wybicie się. Jaka szansa mnie przytrafiła, jeśli chodzi o zwiedzanie świat, poznawanie świetnych ludzi, współpracowanie z największymi markami. To po prostu było marzenie, ale oczywiście z jednej strony też są smutni, gdyż nie mają mnie na co dzień w domu. Akceptują? Akceptują. Teraz mamy wszystkie różne mamy aplikacje, które pozwalają nam na łączność, właśnie na komunikację z naszymi najbliższymi, więc... Przez Skype'a można oczywiście zawsze porozmawiać z Płockim. Skype, dokładnie, więc to nie ma w ogóle problemu, jeśli chodzi o to.
A powiedz mi w takim razie, bo z tego co słyszałem na modelingu nie chcesz skończyć. Aktorstwo? Co jest następne? Zastanawiam się teraz nad aktorstwem dokładnie. Wiem, że modeling nie może trwać wiecznie. Nie mam, nie jestem, nie, niestety, ale nie zostanę w jednym i tym samym wieku, tylko oczywiście będę miała coraz więcej lat. Oczywiście moje ciało się będzie zmieniać, moja ale twarz. Ale jesteś na samym początku kariery jeszcze ciągle. Tak, więc. Jestem cały czas na samym początku, ale jak na razie chcę wykorzystać cały ten modeling, co mi daje i tak dalej. Chcę to w pełni wykorzystać. Chcę naprawdę być, tak powiem, successful model. I zobaczymy, co będzie dalej, ale oczywiście tak myślę o aktorstwie. To by była następna taka przygoda i oczywiście modeling to jest tak jakby podstawa do pójścia krok do przodu, jeśli chodzi o aktorstwo. Wiem, jak rozmawiać z ludźmi, wiem, jak się zachować przed kamerą, nie wiem, jak pozować, więc akurat to byłoby mi bardzo ułatwiło sprawę. A warsztat to będzie jakaś szkoła aktorska, bo gdzieś trzeba ten warsztat jednak poznać. Zastanawiałam się nad wzięciem pewnymi jakimiś klasami, czy pójście właśnie do szkoły, na jakieś zajęcia, ale zobaczymy, jeszcze mam na to. Ja mam takie pytanie do pani Megi. Co właściwie robią modelki, które powolutku myślą o końcu kariery? No, oczywiście, ja ich później kieruję, żeby zastanowiły się, czy chcą skończyć tą karierę. I ta kariera czasami może trwać całe życie, szczególnie w państwie takim jak Stany Zjednoczone. Właśnie rozmawiałam z Amandą, jak tutaj przyjeżdżaliśmy do państwa na ten temat. I postanowiłyśmy, że pójdzie do Steli Adler na klasy, zobaczyć w ogóle, czy aktorstwo jest dla niej. I oczywiście ona jest bardzo z tego zadowolona, także moja rola jest w tym, żeby ją dalej pokierować w sensie aktorstwa i w sensie tego, czy się sprawdzi. A cała przygoda z modelingiem na pewno dała jej wskazówki, jak to dalej po prostu będzie z jej dalszą karierą i w strefie modelingu, i w strefie aktorstwa, i w strefie komercji. Bo jest tak typowo komercyjna dziewczyna, że uważam, że nie tylko w reklamach się odnajdzie, ale i w aktorstwie. No właśnie, rozmawiając o karierze Amandy, nie porozmawialiśmy o jej innym sukcesie, którym jest zostanie najmłodszą dziewczyną miesiąca magazynu Playboy. Amando, mamy ten numer Playboya tutaj na stole. Dokładnie. To jest numer grudniowy z Marilyn Monroe na okładce. Czy to jest jakieś nowe doświadczenie dla ciebie? Bo to nie jest typowa rola modelki, to pozowanie w Playboy. To prawda. Nigdy w życiu tak naprawdę nie zastanawiałam się nad taką sesją w ogóle nad Playboyem lub nad takimi po prostu podobnymi magazynami. Nigdy się nie zastanawiałam. Ale że ufam swojej agencji Muse w Nowym Jorku, to wiedziałam, że na pewno. Bo w sumie tak naprawdę to zawdzięczam dzięki nim. Pokierowali mnie właśnie w tą stronę i po prostu ufam im na tyle, że wiem o tym, że na pewno by mnie nie pokierowali w złą stronę i wiem, że akurat Playboy może mi otworzyć i dać bardzo dużą szansę w Stanach Zjednoczonych na dalszy mój udział, jeśli chodzi o w modelingu, więc na pewno to zaowocuje w przyszłości, to na pewno zaowocuje, jeśli chodzi o to. Czyli traktujesz to jako pewnego rodzaju trampolinę do dalszej kariery. Tak, oczywiście, tak otwierają mi się drzwi, jeśli chodzi o inne, inne prace, jeśli chodzi właśnie w modelingu, na inne kampanie. Na pewno dużo ludzi ogląda. Jako mężczyzna muszę ci zadać to pytanie jednak, bo po wyjściu tego numeru, po ukazaniu się w kioskach, zdajesz sobie sprawę z tego, że będziesz obiektem pożądania dla milionów mężczyzn. Jak sobie z tym poradzisz? Oczywiście, że sobie z tym poradzę. Miałam wiele rozmów na ten temat z wieloma osobami, a szczególnie z samą sobą. I oczywiście zastanawiałam się przed Playboyem, czy jestem na to gotowa. I muszę stwierdzić, że tak, że jestem. Zrobiłam już to. Jestem ze zdjęć bardzo zadowolona. Jestem w sumie jestem pierwszą Polką, która osiągnęła właśnie, jeśli chodzi o Miss Playmate. Więc naprawdę to był zaszczyt i to jest coś innego niż high fashion, niż commercials, niż inne dotychczasowe moje prace. Więc naprawdę jestem z tego bardzo zadowolona i myślę, że na pewno wielu ludziom też się spodoba. To czego należy ci życzyć w dalszej karierze? Na pewno sukcesów w dalszej mojej pracy i oczywiście, żeby ludzie, zwłaszcza w Polsce, nie uważali mnie za dziewczynę, która lubi się łatwo rozbierać i może pokazywać swoje ciało na prawo i lewo, tylko żeby zaakceptowali, że to jest Playboy. Historyczny magazyn, w którym miałam zaszczyt, że tak powiem, być. To był po prostu świetny experience, to był tylko po prostu jeden epizod w moim życiu. I nie chcę być tylko na nim, że tak powiem,
nie chcesz być postrzegana dokładnie, jako tylko jako, że z Playboya, jako tylko że innych, tak, dokładnie, innych moich osiągnięć. Playboy jest jednym z moich dość większych osiągnięć, ale nie ostatnim i mogę na pewno przyjąć, że jeszcze będzie więcej lepszych. Na pewno będzie tak, że twój sukces w Playboyu zostanie przesunięty przez kolejne sukcesy i wszyscy o tym zapomną, albo będą wspominać to jako świetny początek twojej wspaniałej kariery. Dokładnie. Każda dziewczyna, która była w Playboyu, Kim Kardashian, Anna Nicole Smith, która jest bardzo znana, jeśli chodzi o modelkę z GS-a, Lindsay Lohan, a szczególnie Marilyn Monroe, jak tutaj widzimy, te dziewczyny naprawdę nie są głupie. Nie są. Każda dziewczyna, która występowała w Playboyu, są świetnymi, inteligentnymi dziewczynami, które oczywiście też miałam sama okazję poznać, więc po prostu te różne spekulacje, że dziewczyny w Playboyu bardzo łatwo się lubią rozbierać i mają opinię, jaką mają opinię, to po prostu muszę powiedzieć, że to jest jedyny stereotyp i muszę przyznać, że to jest nieprawda. Dziękujemy za odwiedziny w naszym studio. Nasz czas niestety się kończy.